Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Pracowni Literackiej. Jeżeli jesteście na moim Instagramie, to wiecie, że z wielką radością parę dni temu ogłosiłam kurs wakacyjny online, który pomoże przygotować się Wam do matury w kolejnym roku, ale jeśli właśnie teraz chcecie wyłączyć ten filmik, bo myślicie, że znajdziecie tu tylko komunikaty w stylu dołącz, 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 to spokojnie, nic takiego miejsca nie będzie miało. Oczywiście powiem Wam na końcu filmu o tym kursie, ale wcześniej zastanowimy się wspólnie nad tym, czy warto się uczyć w wakacje, komu taką naukę polecam, zalecam, a komu wręcz przeciwnie. Jakie są moje doświadczenia z nauką wakacyjną, bo jako korepetytorka często przyglądałam się temu, jak ludzie wyobrażają sobie naukę w wakacje, jak do niej podchodzą, jakie mają oczekiwania i jak czasami się rozczarowują, no a czasami też w te wakacje nie pracują, choć chcieliby i z czym to się wszystko wiąże. Więc to będą zupełnie szczere komunikaty. Poproszę Was też o Wasze opinie, to znaczy dajcie znać w komentarzach, czy Wy macie jakieś do czynienia z wakacyjną nauką, jakie są Wasze przemyślenia, co zrobilibyście inaczej, gdybyście raz jeszcze się uczyli w wakacje i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczynamy. Mam nadzieję, że siedzicie wygodnie i w takim wakacyjnym rytmie sobie dzisiaj porozmawiamy. Zacznijmy od mitów związanych z nauką w wakacje. Już samo sformułowanie nauka w wakacje nie budzi w nas często pozytywnych skojarzeń. No i co sobie często myślimy, kiedy mamy z tyłu głowy taki pomysł, żeby w wakacje coś porobić? Że jeżeli będziemy się uczyć, to jednocześnie nie będziemy odpoczywać. Czyli czasami ludzie mają takie wyobrażenie albo. Albo będę się uczył dzień i noc, albo nie wiem, po 5 godzin dziennie i przez weekendy i tak dalej, nie będę mieć w ogóle wakacji. Ale zyskam poczucie przygotowania do matury, albo odwrotnie, nie będę się uczyć w ogóle i wtedy odpocznę. To można połączyć całkiem zgrabnie, nie przepracować się i wyjść z tego zwycięsko, to znaczy z jednej strony to, co nas najbardziej boli, powtórzyć, a z drugiej strony też odpocząć. Poza tym, po wakacyjnej nauce rozpoczniesz rok szkolny zmęczona. Czasami tak się ludziom wydaje, no to znowu wracamy do punktu pierwszego. My nie od razu musimy iść do naukowych kamieniołomów, możemy po prostu sięgnąć po kilka zagadnień, które nas najbardziej niepokoją, a o których wiemy, że są ważne. I tyle. Podzielić sobie to na małe cząstki i dzięki temu przejść zwycięsko przez ten wakacyjny czas i wcale niezmęczoną rozpocząć nowy rok szkolny. Czasami się nam też wydaje, że taka nauka w wakacje to jest branie udziału w wyścigu szczurów, że albo że też uczą się tylko kujonice, ludzie, którzy są za bardzo skoncentrowani na nauce. No i to znowu są pewne przekonania, takie stereotypy. No, ile to ma w sobie prawdy? Ja nie wiem. Przypuszczam, że nikt z nas tego nie wie. Jeżeli uczymy się w bardzo komfortowych warunkach wakacyjnych i nie zażynamy się kolokwialnie rzecz ujmując, to nie uważam, żeby to się wiązało dla nas z udziałem w wyścigu szczurów. Poza tym, no nie uczą się tylko te osoby, które uczą się non-stop, tylko czasami uczą się właśnie te osoby, które w roku szkolnym tego nie robiły, bo to jest okazja, żeby nadrobić zaległości. No i dalej, że ta nauka w wakacje jest nudna i przypomina szkołę, no to zależy od tego, w jaki sposób my się będziemy uczyć, bo jeżeli będziemy się uczyć w taki sam sposób, jak robiliśmy to wcześniej, czyli nie wiem, z zeszytów, z książek wyłącznie, w samotności albo jeszcze jakoś tam, no to można takie wrażenie odnieść, ale istnieją tysiące sposobów na to, żeby się ciekawie czegoś nauczyć. Dalej, że zapomnimy to, czego się nauczymy w wakacje. Ja, słuchajcie, to słyszę, że zapomni się często te treści, których się ktoś uczy we wrześniu, w grudniu, w styczniu, że najlepiej to zacząć się uczyć tydzień przed maturą. Wiecie, co na ten temat sądzę. Krzywa zapamiętywania zresztą pokazuje nam, że my pewne treści musimy powtarzać, więc jeżeli sobie w wakacje do nich przysiądziecie, właśnie lekko powtórzycie i później w ciągu roku szkolnego będziecie korzystać z tych nabytych umiejętności. W przypadku języka polskiego to jest bardzo łatwe, bo po prostu będziecie się, pisząc rozprawki, odwoływać chociażby do lektur, które powtórzyliście. No to Wam tylko pomoże. Wy nie stracicie tego wakacyjnego czasu, tylko zainwestujecie go i zyskacie spokój w roku szkolnym, że nie będzie wtedy konieczności takiej nauki na łeb, na szyję. Wiecie, nie najlepsze sformułowanie, no ale padło.
Dobra, no i teraz pytanie, komu zatem ta nauka na przykład nie jest potrzebna? Już wiemy, że może być przyjemna, że nie musi oznaczać dla nas końca wakacji, no ale komu jednak bym ją odradziła? No słuchajcie, jeżeli komuś język polski idzie bardzo dobrze i tutaj zna lektury, ma notatki, wie, które zagadnienia są najważniejsze, ten rok szkolny, który minął, był dla tej osoby rokiem wytężonej nauki, właśnie takiego panowania nad tym przedmiotem, bo mówię głównie o polskim, ale nie tylko. Przecież większość rad będziecie mogli zastosować też do innych przedmiotów. No ale właśnie, jeżeli komuś to wszystko świetnie poszło, no to tak właściwie uważam, że ta nauka w wakacje aż tak bardzo potrzebna nie jest. Zwłaszcza bym tutaj zwróciła Waszą uwagę na znajomość romantyzmu i pozytywizmu, bo takie lektury jak Dziady, również Dziady z poziomu gimnazjum, czy nie tylko część trzecia, ale część druga, czy też, co tam mamy, Pana Tadeusza, czy Lalkę, no to są lektury, które będą na maturze potrzebne, tak czy inaczej, niezależnie od tego, która będzie tym tematem głównym i je trzeba umieć bardzo dobrze, więc jeżeli ktoś umie świetnie i nie wiem, sobie z przyjemnością jeszcze ugruntował tę wiedzę w trakcie roku szkolnego, no to luz. Dalej, jeżeli ktoś też nie ma braków z wcześniejszych etapów edukacji, wszystko szło fajnie, jak słyszy hasło gramatyka, jak słyszy zasady poprawnej pisowni, to to wszystko ogarnia. Znam takie osoby, więc okej. Dalej, jeżeli ktoś się też uczy bardzo szybko i skutecznie i wie, że nawet jeżeli będzie chciała powtórzyć coś w tej klasie maturalnej, no to to jest po prostu błyskawiczne tempo, parę godzin czy paręnaście godzin i nie trzeba tego robić wcześniej, bo ta osoba już siebie zna. No i czasami jest też tak, że ktoś po prostu się matury nie obawia, tej matury w postępowaniu rekrutacyjnym nie potrzebuje. Przy czym ja nie mówię o takich sytuacjach, kiedy polski się nie liczy, bo wierzcie mi, że czasami plany się zmieniają i sposoby naliczania punktów też. Tylko ktoś sobie planuje na przykład przerwę po liceum, wyjazd po liceum, pracę w rodzinnym biznesie. Są rozmaite sytuacje. No to wtedy też rozumiem, że jeżeli ten polski idzie w miarę dobrze, nie ma żadnych planów związanych z maturą, no to luz, to wtedy nie trzeba przecież jeszcze uczyć się w wakacje. No i teraz odwracamy sytuację, czyli kiedy ta nauka byłaby potrzebna, kiedy bym ją doradzała. No co tu mam napisane? Kiedy ktoś czuje, że ten rok nauki nie był efektywny, kiedy ktoś czuje, że pandemia wcale nie pomogła, przeszkodziła, że te zajęcia zdalne, że zdarzało się, nie wiem, tej osobie spać na lekcjach, oglądać seriale na Netflixie, wiem, że tak jest, bo część uczniów na korepetycjach mi o tym mówi, czyli ten rok nie był efektywny, ta wiedza nie jest w głowie. No i na przykład czasami mogło być coś nie tak u Was ze zdrowiem fizycznym czy psychicznym, więc się Wam nie udało skutecznie pracować, nie macie ugruntowanej wiedzy z Dziadów części trzeciej, tych wszystkich rzeczy, o których wspomniałam, pozytywizmu i romantyzmu na dźwięk słowa lalka, mówicie sobie, aha, nie będzie w tym roku i to wszystko, a lalka zawsze jest na maturze, to też prawda. Kiedy nie macie notatek i materiałów, które by Wam się przydały później już przed maturą bezpośrednio do nauki, no i gdy są braki z poprzednich etapów edukacji, kiedy właśnie to w gimnazjum też na przykład wybrana powieść historyczna Henryka Sienkiewicza jest przez Was nieogarnięta, albo też obawiacie się klasy maturalnej, bo na przykład matura z polskiego się liczy, albo po prostu chcecie spokojnie tę maturę zdać, bo jest Wam potrzebna gdzieś tam dalej na studia, czy macie jakieś inne jeszcze pomysły, czasami ludzie wybierają uczelnie zagraniczne, tu też sytuacje są rozmaite, więc jeżeli któryś z tych punktów Was dotyka, no to rozważyłabym przyjemną naukę w wakacje. No i teraz jak się uczyć w te wakacje? Słuchajcie, można to robić samodzielnie. I tu Wam polecam mój filmik sprzed roku, jak przygotować się do matury z języka polskiego w wakacje. Tam znajdziecie mnóstwo rad, między innymi, żeby przygotować sobie plan nauki, czyli żeby wiedzieć, czego się chcecie nauczyć i zobaczyć, czy to jest racjonalnie rozplanowane w czasie. Nie będę się tutaj powtarzać, tylko Wam szybko to pokażę, no bo możecie sobie do tego filmiku zaraz zajrzeć. Obserwujcie wartościowe profile na Instagramie, które dzielą się darmową wiedzą. Oglądajcie filmy i materiały na YouTube dotyczące poprzednich matur, nawet matury tegorocznej, po to, żeby już się uczyć do przyszłorocznej.
Można spacerować, odwiedzać miejsca, które łączą się z literaturą, czy jakieś muzea i w ten sposób się uczyć. No a także słuchać i czytać podcasty, seriale, audio można słuchać, można czytać czasopisma literackie i tym podobne. Więcej w tym filmie, naprawdę samodzielnie, przyjemnie, można sporo zrobić, można wrócić z tych wycieczek, czy podsumować te słuchowiska jakąś krótką notatką i mieć to na potem. No i jest jeszcze kolejny pomysł, czyli możecie to przygotowanie zlecić komuś innemu, w tym przypadku mnie. I teraz jest ten moment właśnie, w którym Wam powiem, jak wygląda ten kurs wakacyjny online, jaka jest jego idea. No przede wszystkim chcemy obalić mit, czyli odpoczywamy i powtarzamy przede wszystkim, a nie umieramy pod naporem materiału. Zobaczcie, dostaniecie tam 8 zajęć udostępnianych raz w tygodniu, przez 8 wakacyjnych tygodni, od lipca startujemy i będą to zajęcia z poziomu liceum. Do tego dojdą 4 live'y w wakacje. Oczywiście nie będziecie musieli na nich być, jeżeli macie wtedy wyjazd albo cokolwiek, bo one zostaną nagrane i dołączone do kursu, które będą dotyczyły gimnazjum. A pamiętamy, że lektury z gimnazjum pojawiają się na maturze, między innymi w roku 2021 była zemsta. Poza tym będziecie mieć też wysyłane raz w tygodniu zadania, takie typu maturalnego do danego przedmiotu, bo możecie wziąć udział w turbo wakacjach z polskiego, matematyki czy chemii, z wszystkich albo z wybranych. No więc dostaniecie te pytania wraz z odpowiedziami, to też możecie sobie ćwiczyć. Poza tym macie kontakt z nauczycielem przez platformę, kontakt z innymi kursantami przez taką zamkniętą grupę właśnie na naszej platformie kursydomatury.pl. No i jeszcze teraz do 25 maja obowiązuje cena promocyjna, co jak ktoś mnie chociaż troszeczkę zna, to wie, że zawsze tylko na początku, jak się pojawia nowy produkt, jest promocja cenowa, później cena się nie zmienia, więc tylko teraz jest taka możliwość, żeby zamiast 259 zł zapłacić 199 za 8 zajęć z liceum, 4 zajęcia z gimnazjum, no i oczywiście moje notatki, bo te notatki z notatkidomatury.pl także będą wchodzić w skład tych lekcji. I zobaczcie dokładnie, co tam będzie. Będzie ten romantyzm przeze mnie wspomniany, czyli jak ktoś nie ogarnia dziadów, jak ktoś się nie orientuje w Kordianie, Pan Tadeusz to jest zmora, to można sobie to powtórzyć. Będzie też pozytywizm, więc tutaj słynna laleczka. No i co ciekawe, zagadnienia językowe, poetyka, czyli środki stylistyczne i jak napisać rozprawkę. Takie jeszcze obok tematy i do tego będą zajęcia z poziomu gimnazjum. Oczywiście one są tak ułożone, jak wejdziecie sobie na stronę kursydomatury.pl/turbowakacje, to będzie, na dole będzie link, to możecie zobaczyć, jak to będzie ułożone, bo na przykład jeszcze będę omawiała przy okazji rozważań o romantyzmie pozycje z romantyzmu z poziomu gimnazjum, czyli wtedy przychodzicie sobie na live'a z dziadami część druga i z zemstą i wtedy to nawiązuje do tych waszych dziadów część trzecia i część czwarta, którą omawiamy w trakcie kursu. Później mamy gramatykę, imię, słowy. Prawda? Quo Vadis też Henryka Sienkiewicza zrobimy razem z notatką dla Was, to będzie udostępnione. No i interpunkcja, jak ktoś ma problem z przecinkami, a wiem, że są takie osoby na poziomie licealnym, to może się z nami pouczyć. Więc jeżeli myślicie o swojej nauce w wakacje, będzie mi miło, jeżeli rozważycie po prostu tę propozycję moją i dziewczyn z kursów do matury. Kochani, bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego materiału. Raz jeszcze powiem, że liczę na to, że spotkamy się w komentarzach i powiecie, jakie Wy macie stanowisko i podejście do nauki w wakacje. Czy to robiliście, jak Wam się powiodły Wasze wakacyjne plany, że się wesprzemy i sobie doradzimy. Życzę Wam miłych wakacji tak czy inaczej. Do zobaczenia na moim Instagramie, jesteśmy w kontakcie. Będę wdzięczna za łapkę w górę, jeżeli któraś z rad albo któreś z przemyśleń było dla Was ciekawe. Buziaki i pozdrawiam serdecznie. Pa!